Szanowni Państwo, przed rozpoczęciem naszej dzisiejszej sesji bardzo usilnie o głos zabiega pan Andrzej Kiermas i tu z panem starostą ustaliliśmy, że teraz to przed rozpoczęciem sesji może ten moment nastąpić. Bardzo proszę Państwa. Bardzo proszę mikrofon. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, Szanowni Państwo z Wydania. Korzystając z okazji, że jest to jedna z ostatnich sesji Rady naszego powiatu, chciałbym Państwu gorąco i serdecznie podziękować za tą owocną kadencję, którą już w najbliższych dniach Państwo skończycie. Dziękuję bardzo zarządowi, dziękuję bardzo Radzie, dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że można tą kadencję udać za bardzo udaną. Szanowni Państwo, jestem dumny z tego, że w jesieni swojego życia mogę przejść taką piękną ulicą, jak ta, która w tej chwili jest otwierana, te niedoróbki są kończone i obok takiego budynku, jakim jest starostwo powiatowe. Serdecznie i gorąco za to Państwu dziękuję i mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy zostaną wybrani do nowej rady, będą kontynuować tą pracę, którą ta rada, ten zarząd włożyli przez te 4 lata. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia i wytrwałości w tej trudnej samorządowej pracy. Szczególne życzenia i podziękowania w imieniu seniorów zgromadzonych w klubie seniora Pasja chcę złożyć Waszemu Przewodniczącemu, panu Mirosławowi Zielińskiemu, który generalnie przyczynił się do tego, że w krótkim okresie czasu, w przeciągu roku, udzielając nam możliwości przebywania na terenie jego szkoły, gdzie był dyrektorem, teraz to, w dalszym ciągu kontynuuje to pani następna dyrektor, mogliśmy stworzyć 350-osobową rodzinę. Panie Mirosławie, panie przewodniczący, serdecznie panu dziękuję. I wszystkim państwu dziękuję, nie będę więcej przedłużał. Dziękuję. Thank you.